jest jeszcze całkiem ciepło i przyjemnie, dlatego korzystamy z okazji, by pochodzić jeszcze trochę w kolorach lata. I tutaj, w kolorach, tak naprawdę, Burano. Zresztą mówiliśmy Wam o tym w zeszłym tygodniu i przypominamy, jesteśmy również projektantami mody. Niezmiennie od ćwierć wieku i to jest część naszej kolekcji Murano Burano, czyli naszej około weneckiej przygody. Jeśli macie ochotę zajrzeć do zakładki Moda, zapraszamy tutaj. Ale wracamy do jesieni, która do prozy życia. Prozy życia? Nie tam proza życia. Nie, to nie jest proza życia. Przypomniało nam się, kulinarna, że nie zrobiliśmy jeszcze czegoś dla Was. Nie przygotowaliśmy gulaszu z cieciorką. Jest to chyba ostatnia pozycja, którą możecie znaleźć w naszych bistro delikatesach i w sklepie internetowym, a którą się z Wami jeszcze nie podzieliliśmy. To taka idealna propozycja na jesień, na te chłodniejsze dni, kiedy będziemy potrzebowali czegoś pożywnego, sycącego i bardzo smacznego, aromatycznego. Także gulasz z cieciorką, zapraszamy. A ja chciałam jeszcze zdradzić, że kilka osób na różnych imprezach takich wyjazdowych, kiedy jedziemy food truckiem, zaczepiało nas i pytało, już chyba od roku albo nawet dwóch, za każdym razem, kiedy pokażecie, jak się robi gulasz z cieciorki. I ja zawsze obiecywałam, a później zawsze coś wypadało innego. Było coś bardziej sezonowego, tak. A potem troszeczkę zapominaliśmy. A teraz, nadrabiam zaległości. Robimy to. Gotuje się już ciecierzycę, którą wcześniej moczyliśmy przez noc, następnie odlaliśmy wodę, w której się moczyła, zalaliśmy świeżą wodą, nastawiliśmy i już tak godzinę mniej więcej się gotuje, więc prawdopodobnie będzie już prawie miękka. Myjemy warzywa i obieramy. Bo nasz gulasz będzie z warzywami. I kroimy w kostkę kapustę pekińską. Oczywiście usuwamy tą część, której w kostkę nie da się pokroić, a za to fantastycznie nada się do zrobienia sałatki. I te zielone kawałki odkładamy. Najpierw w cienkie podłużne paski, a następnie drobna kosteczka. O, zabrałaś mi nóż. Tak, dzisiaj ja jestem szefem kuchni. No dobra, wezmę sobie mały nożyk i będę kroił. Dawaj, kosterki. Proszę cię bardzo. Dobra. Mężczyzna nie poradzi sobie z takim nożykiem. Daj mi selera w kosteczkę do pokrojenia. Seler może być pokrojony w większą kostkę niż biała część kapusty pekińskiej, gdyż ona będzie udawała taką duszoną cebulkę. Wrzucamy do garnka pokrojone warzywa. Dodajemy odrobinę oleju. Włączamy palnik i lekko warzywa podsmażamy. W ten sposób cukier zawarty w warzywach się karmelizuje i smak się robi pełny i zamknięty w środku. Oprócz tego dodamy przyprawy, bo przyprawy uwielbiają być podsmażane na oleju. Wtedy uwalnia się ich aromat. Daliśmy majeranek, pieprz ziołowy, czarny pieprz mielony i szczyptę przyprawy prowansalskiej. A tu dodajemy naszą sekretną przyprawę, asafetydę, która sprawi, że potrawa będzie miała lekko cebulowy aromat. No i oczywiście żaden gulasz nie obędzie się bez liścia laurowego i ziela angielskiego. Przez chwilę smażymy cały czas mieszając. Gdy już zioła zaczną aromatycznie pachnieć, czas podlać warzywa odrobiną wody, tak żeby się dusiły jak w sosie własnym, ponieważ przykrywamy je i zostawiamy na małym ogniu. Włączamy kolejny palnik z niewielką ilością wody i wrzucamy do niej kotlety sojowe. Oczywiście wodę do kotletów trzeba trochę posolić. Mieszamy i czekamy, aż kotlety zagotują się i w ciągu 5-10 minut powinny zmięknąć. I teraz pora na to, żeby pokroić tofu wędzone w drobną kostkę. No właśnie, zahaczyliśmy o kotlety sojowe. Chcecie zobaczyć, jak przygotowujemy kotlety sojowe na różne sposoby? Całą zakładkę znajdziecie tutaj. A jeśli interesuje Was tofu i to w wersji wędzonej, bo właśnie takie będzie dzisiaj użyte w naszej kuchni, również mamy na to różne przepisy, z których możecie skorzystać. Zakładka gdzie? Nad Joli głową. Och, ta moja głowa, tyle na niej jest. Nad nią. Tofu wrzucamy z powrotem do miseczki. I marynujemy je. No, marynujemy to za dużo powiedziane, ale dodajemy odrobinę sosu sojowego. Sosu sojowego tamari, czyli tego, który jest bezglutenowy, ponieważ powstał tylko i wyłącznie z fermentowanej soi bez dodatku pszenicy. Tofu się marynuje. Czas pokroić śliwkę w drobne paski.
Jeśli należycie do tych osób, które czekały na przepis na gulasz, albo podoba Wam się po prostu ten odcinek, możecie go polubić, zasubskrybujcie kanał, jeśli nie zrobiliście tego jeszcze. Na dole jest taki dzwoneczek pod ekranem, jeśli go naciśniecie, zawsze dostaniecie powiadomienie, że coś nowego wydarzyło się w naszej wegańskiej, bezglutenowej kuchni, tłumaczonej na język angielski, takiej, którą możecie skomentować. Możecie też zadać pytanie na YouTubie i na blogu kulinarnym. Zawsze odpowiemy. Kotlety już zmiękły. Pora je odcedzić. Na tym samym palniku stawiamy patelnię, nalewamy olej. Dodajemy odrobinę sosu sojowego. Tamari. Z obydwu stron, żeby każdy kęs był smaczny. I smażymy, bo w trakcie, gdy będą się przyrumieniały, nabiorą fantastycznego smaku. Czekamy, aż się przyrumienią i przewracamy na drugą stronę. Podczas smażenia kotletów możemy dorzucić do warzyw ciecierzycę ugotowaną wraz z wodą, w której się znajduje. Dorzucamy śliwkę, dodajemy soli. Na razie odrobinę, ponieważ nie chcemy przesolić potrawy. Mieszamy i przykrywamy dalej. W tym czasie kotlety już się ładnie przyrumieniły. Możemy je zdjąć na deskę i pokroić w drobną kostkę. A na patelnię wrzucamy wędzony tofu skropiony sosem sojowym. Chwilę smażymy, aż się przyrumieni i powstaną z niego takie pyszne skwarki. Kotlety trzymam widelcem, gdyż są jeszcze bardzo gorące, ale nie chcę ich studzić, gdyż za chwileczkę i tak wylądują w gorącym garnku. Oczywiście kostka jest umowna, naprawdę, uwierzcie mi. Tu nie trzeba wierzyć, to widać. Przestań, i tak będziesz jadł z wielkim smakiem. Kotlety pokrojone, dodajemy je do garnka z warzywami i ciecierzycą. I tofu smażone również. Mieszamy. Zrobimy coś, co zawsze w kuchni robiła moja mama, gdyż zawsze po smażeniu spłukiwała patelnię wodą, i to, co zostało ze smażenia, wlewała do garnka. Cały aromat. Dolewamy jeszcze trochę wody, tak żeby gulasz miał odpowiednią konsystencję i gęstość. I właśnie, żeby teraz uzyskać odpowiednią konsystencję, gdyż woda to jest woda. Ona się sama nie zagęści. Zrobimy zasmażkę. A żeby ją przygotować na patelni, wlewamy olej, podgrzewamy i wsypujemy mąkę ryżową. Ona musi się teraz przyrumienić ładnie, chociaż z mąką ryżową to tak jest, że ona nie chce się tak na rumiano zrobić, gdyż ona nie przyrumieni się tak jak pszenna i biorę ją trochę na węch i wygląd. Chyba bardziej na węch niż na wygląd, bo nadal jest trochę blada, ale to już jest ten moment, kiedy będzie można ją dodawać do gulaszu po przestudzeniu. Kiedy zawartość patelni delikatnie przestygnie, bierzemy łyżkę wazową, nabieramy odrobinę wywaru i wlewamy na patelnię. Zobaczcie, delikatnie się gotuje, ale nigdy nie wlewamy zasmażki do takiej gorącej mąki, gdyż po prostu cały wywar wyparuje. Możecie też podlać odrobinę jeszcze zimną wodą. Wszystko zależy od tego, jaką konsystencję macie w garnku. I teraz dolewamy całość do garnka, mieszamy i gotujemy jeszcze kilka minut. Tych, którzy Gdynię mają po drodze, zapraszamy na warsztaty kulinarne oraz do naszego bistro. A tych, którzy mają do nas daleko, być może zainteresuje nasz sklep internetowy. A na ateliersmaku.pl znajdziecie dokładny przepis oraz informacje o terminach warsztatów kulinarnych. Pora najwyższa. Spróbować, czy trzeba tu jeszcze czegoś dodać? Ja myślę, że dodamy jeszcze troszkę soli, bo tej soli daliśmy na początku. Moim zdaniem jest zdecydowanie za mało. Jest jeszcze sos sojowy, ale to jest zdecydowanie za mało. Rzeczywiście, jeszcze dodajemy tak z pół łyżeczki soli. Jak widzicie, nasz gulasz jest dosyć rzadki, ale mąka ryżowa ma taką specyfikę, że po dwóch dniach podgrzewania, my gotujemy na dwa dni ten gulasz, sprawi, że zawartość garnka będzie naprawdę gęsta. Jeszcze chwila gotowania i możemy serwować. Smacznego i na zdrowie.